Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jacek Łukaszkiewicz, jestem profesorem w dziedzinie biologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień farmaceutycznych, jako że zawsze byłem związany z Uniwersytetem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Farmaceutycznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć krótko na temat witaminy D, natomiast zatytułowałem te całe nasze zmagania jako niekończąca się opowieść. No, mamy tutaj pewnego rodzaju sprzeczność, trzeba powiedzieć krótko, opowieść, która nie ma końca. No ale spróbuję jakoś z tym zagadnieniem się zmierzyć. Proszę Państwa, zaraz. Proszę Państwa, musimy cofnąć się w czasie, aby tę naszą opowieść zacząć, i to bardzo znacznie, mniej więcej 3 miliardy lat ten nasz skok będzie mierzył. I wyobraźmy sobie, że mamy tutaj planetę Ziemię, która jest w ogromnej większości pokryta oceanem. Temperatura jest bardzo wysoka. Stężenie soli w tym oceanie jest bardzo, bardzo wysokie. Słońce, które świeci tutaj sobie, oświetla powierzchnię Ziemi, przesyła nam mnóstwo promieniowania ultrafioletowego o bardzo dużym natężeniu. Nie ma jeszcze tlenu, nie ma jeszcze warstwy ozonowej, w związku z tym, która chroniłaby tutaj wszystko, co jest na powierzchni Ziemi i w pewnej warstwie wody właśnie przed tym promieniowaniem ultrafioletowym. I właśnie w tych bardzo niekorzystnych warunkach, można powiedzieć prawie że zabójczych, bo to i wysoka temperatura, i brak tlenu, bardzo wysokie stężenie soli, pojawia się nasz ten pierwotny przodek, pierwsza żywa komórka. No, znajduje się ona, rzeczywiście musi stawić czoła naprawdę dramatycznym zupełnie warunkom. I tutaj pomagają jej w tym pewnego rodzaju związki chemiczne, które pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe, i są to związki, które najprawdopodobniej są prekursorami witaminy D już wtedy. Czyli już wtedy z życiem związane są związki, mówiąc nieładnie, które przypominają obecną witaminę D. Mało tego, co jest ciekawe, to profesor Holly, który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie witaminy D, twierdzi, że tego typu związki w tych błonach komórkowych, które posiadały te pierwsze komórki, mogły konstruować pewnego rodzaju kanały, akurat odpowiadające rozmiarom jonowi wapnia, wapnia tutaj było bardzo dużo, bardzo wysokie stężenie. Trzeba było się raczej bronić przed dopływem tego wapnia do komórki. Proszę Państwa, pojawiają się pierwsze organizmy żywe, pierwsze organizmy wyposażone w szkielety, egzoszkielety. Te szkielety opierają się w dużej mierze na zawartości wapnia. Pojawiają się znacznie bardziej zaawansowane organizmy z endoszkieletami. Również ten szkielet posiada duże ilości wapnia, co nie jest tutaj wielkim problemem, zdobycie tego wapnia w takim otoczeniu. Pojawiają się pierwsze rośliny, fotosynteza, tlen w powietrzu, zostaje tutaj odcięta pewna tlen w powietrzu, ozon pochłania ultrafiolet, warunki już zaczynają być bardziej sprzyjające do życia na lądzie, i wtedy organizmy z wody postanawiają, w cudzysłowie, wyjść sobie na ląd. No i mamy tutaj ostrzeżenie takie,
że tu na lądzie, w przeciwieństwie do środowiska wodnego, jest bardzo mało wapnia. Ten wapń jest trudno dostępny. Mało tego, to jest środowisko, w przeciwieństwie do środowiska wodnego, gdzie nie mamy grawitacji, bo mamy, obowiązuje prawo Archimedesa. Tu jest pełna, jesteśmy obciążeni, organizmy są obciążone pełną właściwie dawką tejże grawitacji. No i tutaj trzeba jakoś przeciwdziałać temu zjawisku i taki organizm musi być wyposażony w potężny, bardzo mocny szkielet. Proszę Państwa, no i takie szkielety są w drodze ewolucji, pojawiają się w organizmach, które funkcjonują na lądzie i najprawdopodobniej i właściwie na pewno udział, bardzo duży udział ma witamina D. W jaki sposób nastąpiło to przekierowanie roli witaminy D od takiego wewnętrznego regulatora różnego rodzaju funkcji komórkowych do powiedzmy sobie hormonu, który reguluje gospodarkę wapnią w skali całego organizmu, to właściwie do dzisiaj nie jest to tak do końca wiadome, ale widzimy, jakie są nie po prostu szokujące efekty tego procesu, w który zaangażowana była witamina D. Powstają szkielety, które mogą utrzymać organizmy w wadze wielu ton, nawet kilkudziesięciu ton, jak w przypadku pewnych tam form dinozaurów. No widzimy tutaj istotę ludzką, która w porównaniu z tymże gadem wygląda po prostu śmiesznie. Proszę Państwa, ale wróćmy do historii rodzaju ludzkiego. Mieliśmy tam na dole taką malutką panienkę jako taki symbol właśnie tej właśnie niekończącej się opowieści. I proszę Państwa, no, ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły ewolucji rodzaju ludzkiego, bo to jest niezmiernie i to skomplikowana sprawa, trudna, nie do końca wszystko jeszcze jest jasne. Wybitni specjaliści spierają się tutaj o te różnego rodzaju szczegóły, a nawet różne podstawowe po prostu parametry, ale wiemy, że gdzieś to się zaczęło w Afryce równikowej i ci ludzie po prostu zaczęli wędrować później z tej Afryki i zasiedlać dalsze możliwe do osiągnięcia na piechotę tereny. Przy czym już znajdując się bardziej na tych częściach północnych czy naszego globu, czy nawet dalej na południe, napotykaliśmy już na znacznie gorsze warunki oświetleniowe. Teraz proszę popatrzeć tutaj na tę małą panienkę i na jej skórę. I ta skóra jest w perfekcyjny sposób dostosowana do właśnie warunków oświetleniowych panujących na równiku. Ma barwnik melaniny, która pochłania nadmiar promieniowania ultrafioletowego, które w ten sposób zapobiega uszkodzeniom materiału genetycznego komórek naskórka, a nawet leżących poniżej. Natomiast w przypadku już jakiejś tutaj migracji, to okazywało się, że tego rodzaju karnacja jest pewnego rodzaju, czymś, co po prostu szkodliwa w tych danych warunkach, nie zapewnia możliwości właściwie syntezy witaminy D, gdyż tutaj natężenie promieniowania słonecznego na północy w wyższych szerokościach geograficznych było i jest znacznie niższe. W związku z tym ewolucja poszła w kierunku właśnie jaśniejszych karnacji. Nie będę tutaj w to wchodził, bo to jest temat bardzo skomplikowany. Niemniej jednak nawet utrata tego barwnika, utrata melaniny nie spowodowała, że można
właściwie możliwości wykorzystania tego promieniowania, gdyż przez znaczną część roku tutaj tego promieniowania ultrafioletowego właściwie nie było ze względów ściśle geograficznych. Proszę Państwa, w związku z tym, pod naszymi szerokościami geograficznymi, szerzyła się choroba, która jest opisana, została opisana w XVII wieku przez Wilsona między innymi. I to było pierwsze ujęcie krzywicy jako jednostki chorobowej. Nasi przodkowie cierpieli właśnie w bardzo dużym stopniu, w bardzo dużym procencie na coś, co dzisiaj nazywamy krzywicą, właśnie dzięki tym badaczom. Oni opisali i uznali tę krzywicę nie jako jakąś tylko wadę urody czy jakiś tam typ ludzki, natomiast uznali to za jednostkę chorobową i stosownie to do posiadanej wiedzy opisali. Proszę Państwa, było wiadomo, że jest to choroba, jednostka chorobowa, no i zastanawiano się, jak tej choroby można uniknąć. No i pierwszym, który zauważył jakąś korelację pomiędzy występowaniem krzywicy a promieniowaniem słonecznym, był Jędrzej Śniadecki i on zalecał wywożenie dzieci z miasta w okresie letnim, dlatego że gdzieś na wieś, dlatego że warunki oświetleniowe w mieście były w porównaniu z terenami wiejskimi po prostu fatalne. Proszę Państwa, i dalej sprawa potoczyła się już szybko. Ja nie będę tutaj, to nie jest wykład na temat historii witaminy D, ale muszę tylko jakieś tam główne punkty tutaj naświetlić. Mamy już 1919 rok. Chudziński zaproponował naświetlanie chorych z krzywicą, szczególnie dzieci, lampą rtęciową. Wiadomo, że ta lampa wydziela promieniowanie ultrafioletowe i to w obrazie radiologicznym przynosiło, jak to określił, dramatyczną poprawę. Natomiast co było ciekawe, poszedł dalej, naświetlanie tylko jednej ręki przyniosło poprawę również w zakresie drugiej ręki. I wniosek prawidłowy, skóra wytwarza czynnik przeciwkrzywiczy przechodzący do układu krążenia. I proszę Państwa, tak w ten sposób dzieci były ratowane przed krzywicą. Widzimy tu fotografię z 1920 roku. Po lewej stronie właśnie to dziecko naświetlane lampą rtęciową. Po prawej stronie prześwietlenie nadgarstka, tutaj właśnie z taką paskudną krzywicą, z niedorozwojem kości, a tutaj ten sam nadgarstek po 2 miesiącach naświetlania przez 1 godzinę 2 razy w tygodniu. I proszę zobaczyć, tutaj są już zupełnie inna sytuacja, już tutaj jest wyraźne kostnienie. Proszę Państwa, dalej ten proceder trwał, ta próba naprawy sytuacji, jeżeli chodzi o dzieci. W 1921 roku wywożono Hess i Unger dzieci z krzywicą na dach szpitala nowojorskiego i stwierdzono istotną poprawę w obrazach radiologicznych, także wystarczyło ich troszeczkę wystawić na promieniowanie słoneczne, no ale stwierdzono przy okazji, że dzieci właśnie o ciemnej skórze, większe ryzyko krzywicy u nich istnieje i konieczność dłuższego naświetlania, aby zapobiec tej krzywicy i aby ją leczyć, dlatego że właśnie tutaj dzieci o ciemnej skórze, ludzie o ciemnej skórze wymagają wielokrotnie większej dawki promieniowania ultrafioletowego, aby wytworzyć taką samą dawkę witaminy D, co ludzie o typie skóry pierwszym lub drugim. To jest 6-krotna różnica nawet. Proszę Państwa, zaczęły się też
też próby takie pójścia w stronę bardziej chemiczną, chemii. W 1925 roku kilku badaczy podjęło próby naświetlania różnych produktów, między innymi produktów żywnościowych, i stwierdzono, że oleje roślinne, mleko naświetlane promieniowaniem ultrafioletowym nabierają właściwości przeciwkrzywiczych, ale robiono badania też i z sałatą, z grzybami, no przeróżne tutaj rzeczy i okazywało się za każdym razem, że te właściwości przeciwkrzywicze pojawiały się w tych właśnie różnego rodzaju środkach. Proszę Państwa, wiadomo było, że czynnikiem przeciwkrzywiczym jest tran, takim właśnie suplementem diety, i wykazano, że tym czynnikiem przeciwkrzywiczym w tranie jest właśnie witamina D. Ja tu robię pewne przeskoki, są dziury w mojej relacji, ale proszę się tym nie przejmować, bo to nie jest temat historia witaminy, tylko muszę powiedzieć to, co uważam za stosowne odnośnie samej suplementacji witaminy D. I proszę Państwa, już pod koniec lat 20. ubiegłego wieku wykorzystywano tran jako właśnie taki suplement przeciwkrzywiczy, i to w sposób powszechny, szczególnie Anglia, Stany Zjednoczone. No widać tutaj taki zabawny obrazek, jak tutaj pani pielęgniarka każdemu daje łyżką do ust dzieciom, uczniom jakiejś tam klasy. Oni widać są bardzo elegancko, jednakowo ubrani. Ten nieszczęśnik tutaj wie, co go czeka, ale musi to świństwo łyknąć. Natomiast tutaj za nim jest cała plejada właśnie ciekawskich, czy on jeszcze żyje, czy już to łyknął, i tak dalej, i tak dalej. Także to takie właśnie tutaj zabawne aspekty. Proszę Państwa, zatem już prawie 100 lat temu zdawano sobie dobrze sprawę z tego, że bez witaminy D zdrowych kości nie ma i być nie może. I trzeba wszystko zrobić, żeby doprowadzić ten stan zaopatrzenia witaminą D do jakiegoś tam optimum, takiego, żeby te kości mogły spokojnie się rozwijać. Proszę Państwa, natomiast proszę popatrzeć tutaj na taką typową ulicę w angielskim osiedlu robotniczym w wieku XIX, znowu taki kroczek do tyłu w narracji. I zatem nic dziwnego, że ta krzywica swego czasu nazywała się angielską chorobą. No, warunki tu są koszmarne, zabudowa, zanieczyszczenie powietrza, brak dostępu światła słonecznego, do tego z pewnością wyjątkowo byle jakie odżywianie. Ciężka praca, no i potem mamy takie efekty, że te dzieci, które przychodziły na świat i jakoś próbowały się rozwijać, miały bardzo, bardzo często właśnie różnego rodzaju objawy krzywicy. Tu widzimy takie rodzeństwo, oni sobie siedzą tutaj, właśnie ten chłopiec ma taką charakterystyczną postawę krawca, tak zwaną. Te dzieci troszeczkę tu podrosły, próbują wstawać na nogi, ale te nogi nie wytrzymują ciężaru ciała. Tu jest właśnie ten charakterystyczny obraz krzywicy, od skrzywienie na zewnętrzne, tutaj tak zwane X-y. No więc to są takie właśnie dramatyczne sprawy związane z niedoborem witaminy D, i można łatwo takim właśnie łatwo, lekko i przyjemnie, więc tak sobie mało dowcipnie, zapobiegać tego rodzaju zjawiskom. Proszę zobaczyć tutaj taki właśnie maluszek z krzywicą paskudną przed leczeniem witaminą D, a tutaj po leczeniu, już nawet 14 miesięcy, proszę Państwa, a to prawa po prostu dramatyczne. Proszę Państwa, natomiast strukturę cząsteczki poznano w latach 30. Badacze niemieccy, badacze angielscy, Windaus, Steinbach, Black określili charakterystykę chemiczną, badali witaminy D2 i D3, co się okazało, że są to pochodne cholesterolu, gdzie w tej cząsteczce takiej pochodnej, pierścień B,
jest rozerwany. On jest rozerwany właśnie przez absorpcję kwantu promieniowania ultrafioletowego. I mamy tutaj taką strukturę cistrienową, taki jakby izomer tego prekursora. Prekursorem jest 7-dehydrocholesterol. To jest taka cząsteczka, która jest przedostatnim etapem w syntezie cholesterolu w jednej z dwóch odnóg tej syntezy. Proszę Państwa, ale mamy też ergo kalcyferol, witaminę D2, to jest pochodzenia roślinnego. Różnica jest bardzo niewielka. Proszę zobaczyć, tu jest tylko między 22-23 węgle. To jest, mamy tylko tutaj wiązanie podwójne i grupę metylową przy węglu 24. I proszę zwrócić uwagę na numerację tych atomów węgla. I dla nas szczególnie ważny będzie ten numer 1 i numer 25. I to warto przez chwilę sobie zapamiętać. Proszę Państwa, aby witamina D mogła zacząć działać, nie posiada ona sama z siebie aktywności biologicznej, ale musi przedostać się do naszego układu krążenia. Niezależnie, czy to będzie witamina D2 czy D3, są badacze, którzy uważają, że ich działanie tutaj są to równocenne, natomiast no jest cały szereg opinii, że nie do końca, ale mniejsza o to. Proszę Państwa, witamina D nie posiada aktywności biologicznej i jest prohormonem, czyli prekursorem hormonu. I ten hormon jest, można powiedzieć, jednym z najsilniej działających hormonów w naszym organizmie, a może wręcz najsilniej, ale dlaczego, to ja zaraz do tego dojdę. Proszę Państwa, dwa słowa krótko na temat syntezy skórnej, żeby ten dość zawiły obrazek jakoś wytłumaczyć. Proszę Państwa, ultrafiolet pasmo B to jest 290-320 nanometrów. Do nas dociera ten pod naszą szerokością geograficzną. Mamy dostępne to pasmo ultrafioletu gdzieś tak, powiedzmy, od połowy marca do połowy września, plus minus oczywiście. No i tutaj warto jeszcze raz pamiętać, witamina D nie odpowiada definicji witaminy określonej przez Funka, gdyż jest to prohormon. Mało tego, witamina D może być otrzymana nie tylko z zewnątrz, nie tylko w drodze endogennej syntezy, co jest, powiedzmy sobie, wymagane dla definicji hormonu, natomiast może być otrzymana też z zewnątrz i zaraz powiem, w jaki sposób. Ale wróćmy do prekursora witaminy D, 7-dehydrocholesterol, warstwa naskórkowa pod wpływem promieniowania ultrafioletowego pasma B, pęka wiązanie 9-10 w pierścieniu B i otrzymujemy prewitaminę D3. Pozwoliłem sobie ją tutaj troszeczkę bardziej wypunktować, zaznaczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest to z kolei następny prekursor witamina, ale już witaminy D3. W drodze izomeryzacji zostaje przekształcona prewitamina D3. Witamina D3, ciepło ciała ludzkiego tu odgrywa decydującą rolę. Jest to reakcja w pewnym stopniu odwracalna, ale proszę Państwa, promieniowanie ultrafioletowe również działa na prewitaminę D3 i na 7-dehydrocholesterol też w różnych kierunkach wytwarzane są też produkty uboczne, lumisterol, tachysterol. Niektóre są aktywne, niektóre nie. Na przykład lumisterol to jest stracony bezpowrotnie ten prekursor, natomiast tachysterol może dwukierunkowo, może tutaj zostać z powrotem przekształcony w prewitaminę D. To jest taki jakby magazyn, bufor tego prekursora. Proszę Państwa, także nawet jeżeli ustanie naświetlanie promieniowaniem ultrafioletem, to jeszcze przez jakiś czas w
skórze witamina D jest wytwarzana i następnie trafia do łoża naczyniowego skóry, gdzie wiązana jest z białkiem wiążącym, to jest alfa-globulina, BBP, B-binding protein. Proszę Państwa, mechanizm pozyskiwania witaminy D drogą jelitową jest zupełnie inny. Tu warto pamiętać, że to może być zarówno witamina B2, jak i witamina D3, czy D3, jak i D2. Konieczna tu jest obecność żółci, lipazy trzustkowej, dlatego że przeważnie obie te cząsteczki znajdują się w jakimś otoczeniu tłuszczowym, jakichś trójglicerydów. Ta lipaza rozkłada te na monoglicerydy, żółć powoduje to, że tworzą się micelle. Te micelle są witamina B razem z substancjami pochodzenia tłuszczowego, znajduje się w tych właśnie micellach, zostaje wchłonięta przez mikrokosmiki wyłożone właśnie tymi enterocytami do wnętrza enterocyta z limfą, zostaje przekazana do wątroby. Nie będę już tutaj wdawał się w szczegóły. Część zostaje wydzielona skałem, mniej więcej w normalnych warunkach jest to około 5% całej puli. Proszę Państwa, jaka jest charakterystyka i porównawcza charakterystyka tych obu dróg pozyskiwania witaminy D przez człowieka? Czyli mamy synteza skórna. Tutaj możliwości przedawkowania witaminy D nie mamy. Choćbyśmy się nie wiem jak długo smażyli na słońcu, to ważna jest te pierwsze 15-20 minut. Później już tylko ta witamina D i te produkty uboczne, które powstają przy jej syntezie, zostają już tylko rozkładane przez promieniowanie ultrafioletowe. Także nie mamy tu żadnego tłumaczenia, że odnośnie naszego bardzo szkodliwego i niebezpiecznego zachowania, właśnie przebywania bardzo długiego, wystawianie się na bardzo intensywne promieniowanie słoneczne. Proszę Państwa, niestety w naszych warunkach geograficzno-klimatycznych nie możemy zapewnić sobie w ten sposób promieniowania, zaopatrzenia witaminy D w skali całego roku. Jak powiedziałem, to jest tylko możliwe mniej więcej od połowy marca do końca września. Nie do końca, tylko tam powiedzmy do połowy września. Natomiast absorpcja jelitowa działa oczywiście przez cały rok. Tutaj skuteczność działania tej drogi zależy głównie od wielkości przyjmowanych dawek. Im więcej łykniemy tej witaminy D, tym więcej znajdzie się w układzie pokarmowym, tym więcej zostaje zaabsorbowane i dociera do wątroby. Oczywiście też z pewnymi tutaj zastrzeżeniami. Natomiast stwarza to możliwość niestety ryzyka niewłaściwego doboru dziennej dawki. Możliwa jest suplementacja niewystarczająca. Oczywiście możemy sobie przyjmować za mało tej witaminy D, ale możemy też przyjąć za dużo i możemy sobie przedawkować i to bardzo w różnych stopniach. Na szczęście są to przypadki dość rzadkie. Proszę Państwa, zatem pozwoliłem sobie to napisać na dole, że warunkiem skuteczności obu tych dróg suplementacji i minimalizacji ewentualnego ryzyka skutków ubocznych, zarówno w przypadku syntezy skórnej, jak i absorpcji jelitowej, jest stosowanie się do zaleceń ekspertów. Proszę Państwa, tak żeby sobie zrobić jakiś tutaj przerywnik, proszę zobaczyć, ile witaminy D mamy w różnego rodzaju produktach żywnościowych. Tak sobie nieraz mówimy, no ja się zdrowo odżywiam, to na pewno witaminy D nie brakuje. No można mieć tutaj pewne wątpliwości. Proszę zobaczyć. Tran. No na jedną łyżeczkę tranu przypada mniej więcej od 400 do 1000 jednostek witaminy D. Czyli jeżeli przyjmiemy sobie taką jedną łyżeczkę, to jeżeli to jest dobry tran, no to praktycznie prawie mamy to, no jeszcze może dość, jeszcze trochę daleko, no ale jakąś porcję witaminy D już mamy. Sporo witaminy D znajduje się w tłustych rybach morskich. Na przykład węgorz świeży w 100 gramach 1200 jednostek.
Łosoś świeży, no to powiedzmy 1000, potem śledzie, sporo jest śledzie marynowane, no łosoś hodowlany to już niestety jest bardzo mało, no ale takie tradycyjne żółtko, sery, jajka, sery, pokarm kobiecy, no mleko krowie, no to już naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Nie będę tu się wypowiadał na temat mleka krowiego, ono ma jeszcze cały szereg innych bardzo niekorzystnych właściwości. Natomiast proszę zobaczyć, jak skuteczne jest w porównaniu z tą suplementacją do usta, jak skuteczna jest, może być synteza skórna. Jeżeli tylko kończyny dolne i górne wystawimy na promieniowanie słoneczne w dawce, oczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia z transmisją promieniowania UVB. Jeżeli to będzie dawka od ćwierć do pół minimalnej dawki rumieniowej, co to jest ta minimalna dawka rumieniowa? Minimalna dawka rumieniowa to jest taka dawka, przy której wewnętrzna powierzchnia przedramienia, skóra, która tam jest na wewnętrznej powierzchni przedramienia, ona jest najbardziej taka delikatna i wrażliwa, i to przy tej minimalnej dawce rumieniowej obserwujemy, że właśnie minimalne zaczerwienienie czy zaróżowienie. A tutaj chodzi o nawet o ćwierć tej dawki rumieniowej, o ćwierć do połowy tej dawki rumieniowej, czyli praktycznie biorąc całkowicie nieszkodliwe, bo nie wywołujące żadnej reakcji ze strony naszej skóry. I proszę Państwa, to jest równoważna pozycja kończyn dolnych i górnych. Na tego typu niewielką dawkę promieniowania ultrafioletowego jest równoważne spożycie nawet do 4000 jednostek witaminy D. Czyli proszę Państwa, gdybyśmy chcieli spożyć 4000 jednostek witaminy D, to musielibyśmy tego tranu sobie 4 łyżeczki. No jest to tam, nie wszyscy są w stanie przełknąć. Proszę Państwa, ale węgorz, no to trzeba by 400 czy tam 300 gramów tego węgorza. No kto jest w stanie codziennie jeść 300 gramów świeżego węgorza, czy łososia, czy powiedzmy 400 gramów śledzi w oleju. To z tych względów jest to trudne do wyobrażenia, dlatego ta suplementacja powinna być nieco inaczej. Proszę Państwa, to wszystko, co mówiłem, dotyczyło samej witaminy D. Jak Państwo pamiętają, witamina D nie posiada aktywności biologicznej, jest prekursorem hormonu. Ale żeby otrzymać witaminę D hormon, w naszym organizmie musi ona podlegać aktywacji i ta aktywacja ma dwa etapy. Proszę Państwa, widzimy tutaj, że mamy tą witaminę D już w układzie krążenia, ona sobie krąży połączona z tym białkiem wiążącym, z DBP, niezależnie od tego, jaką drogą dostała się do organizmu. Tam oczywiście są pewne różnice, ale nie będziemy o nich mówić. I teraz trafia do wątroby. W hepatocycie jest ona hydroksylowana w pozycji 25. Jak Państwo pamiętają, ta pozycja 25 to jest taka ostatnia w tych pozycjach, ostatni węgiel w tych widełkach łańcucha bocznego cząsteczki ergosterolu czy cholekalciferolu. Otrzymujemy 25 hydroksywitaminy D. Taką nazwą popularną jest kalcydiol. Warto tę nazwę wspomnieć, dlatego że spotyka się już w handlu tego typu preparaty. I następnie 25 hydroksywitamina D, również związana z białkiem wiążącym, jest przenoszona z prądem krwi do nerek, gdzie jest hydroksylowana przez komórki wyściełające kanaliki nerkowe w pozycji numer 1. Ta pozycja numer 1 to jest tak z prawej strony, troszkę u dołu w pierścieniu A cholekalcyferolu i otrzymujemy 1,25 hydroksy witaminy D, dihydroksy witaminy D, czyli 2 hydroksy. I to jest ta aktywna, hormonalna forma witaminy D. Jakie są parametry tych dwóch metabolitów, czym się one różnią? Proszę Państwa,
Stężenie przede wszystkim. Tak na pierwszy rzut oka 8 do 50 nanogramów na mniej. Tak na ogół tutaj można przyjąć, że to stężenie jest 1000 razy niższe w przypadku 1,25 środków formy hormonalnej. Okres półtrwania, czyli jeżeli mamy jakąś porcję 25 hydroksy w układzie krążenia, to ona zostanie zmetabolizowana w taki sposób, że po dwóch, trzech tygodniach już to stężenie zmaleje o połowę. Tutaj jest to od 7 godzin do 2-3 dni, czyli jest błyskawicznie w porównaniu z 25-hydroksy metabolizm tego związku, ale w końcu jest to hormon, więc jego stężenie jest tutaj niezmiernie istotne. Żeby zobaczyć, 1 nanogram to jest 1 miliardowa część grama i to w tych jednostkach mierzymy stężenie 25-hydroksy w mililitrze krwi, surowicy właściwie, a tutaj jest jeszcze 1000 razy niższe tego 1,25, a mimo to on działa bardzo silnie, dlatego mówimy, że jest to prawdopodobnie najsilniejszy hormon, jaki funkcjonuje w naszym organizmie. Proszę Państwa, VDR receptor witaminy D, VDR vitamin D receptor, to jest receptor formy aktywnej witaminy D, DBP, D-binding protein, białko wiążące witaminy D, ale 20, mogłoby się zdawać, że ten 25-hydroksy jest nieistotny specjalnie, no jest on tam sobie, jakoś tam krąży, ale ma on jedno bardzo również oprócz fizjologicznego, ma też znaczenie diagnostyczne. Jego stężenie w surowicy krwi zapewnia nam diagnostykę stanu zaopatrzenia organizmu witaminę D. Jest to prekursor hormonalnej formy witaminy D. Inne czynniki mają niewielki stosunkowo wpływ, inne hormony na stężenie tego metabolitu. Natomiast na stężenie 1,25 ma wpływ cały szereg różnego rodzaju czynników hormonalnych. Proszę Państwa, natomiast tutaj w przypadku tego czynnika diagnostycznego, no to jest ultrafiolet, suplementacja, cały szereg jeszcze różnych, ale nie takich jak, nie czynników hormonalnych, tak jak to ma miejsce w przypadku aktywnej formy witaminy D. Proszę Państwa, mówimy o tym, że aktywna forma witaminy D, ten jej właśnie pochodzący z niej hormon, działa poprzez swój receptor. I my znamy dwa takie receptory. Jeden to jest receptor jądrowy. To jest receptor, który po połączeniu się z aktywną formą witaminy D wchodzi do jądra i zmienia ekspresję genów regulowanych przez witaminę D, dlatego że witamina D, proszę Państwa, jej aktywna forma jest regulatorem transkrypcji różnego rodzaju genów i jest tych genów całkiem dużo. Mówi się nawet, że to liczba tych genów regulowanych i współregulowanych przez witaminę D może sięgać wręcz tysięcy. Proszę Państwa, mamy też receptor błonowy. To jest nieco inny receptor. On tkwi w błonie komórkowej i wywołuje bezpośrednio zmianę aktywności białek związanych z błoną komórkową i układami przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych. A tu mamy taki właśnie schemat obrazujący mechanizm działania kalcytriolu, czyli aktywnej formy witaminy D. Widzimy tutaj ten kalcytriol, połączenie jego z receptorem, połączenie tutaj wytworzenie heterodimeru, nie będę już o tym mówił, z receptorem kwasu dzieńcisretinojowego, kompleks koaktywatora i uruchomienie w ten sposób polimerazy, utworzenie takiego kompleksu inicjacyjnego i wreszcie start translacji, tutaj mamy kodon metioninowy. Proszę Państwa, błonowy mechanizm działania witaminy D, to są w tak zwanych kaweolach, receptory typu MARS, Membrane Associated Rapid Response Steroid Binding i wywołują one zmiany różnego rodzaju w błonie komórkowej. To są T
temat na osobnych kilka wykładów, ale tutaj zmiany w aktywności fosfolipaz, białek regulacyjnych, uruchamianie przekaźników drugiego rzędu, może być nawet sytuacja crosstalk, typu właśnie, jeżeli chodzi o ekspresję genów, otwierają się różnego rodzaju kanały jonowe, no i taką szybką, jaka jest charakterystyka czasowa, ta odpowiedź na tutaj przez receptor błonowy na działanie 1,25 jest bardzo szybka, to są minuty nieraz. Natomiast jeżeli chodzi o receptor jądrowy, to są godziny długie, a nieraz czasami dopiero mam odpowiedź po paru dniach, dlatego że musi zostać nasyntetyzowane pewnego rodzaju pula białek aktywnych i te białka dopiero muszą zadziałać. Proszę Państwa, na tym ja bym pierwszą część zakończył i bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się na części numer 2.